Powstania Warszawskiego, dokładnie 4 lipca, a już 1 sierpnia została nagrana dla ówczesnej radiostacji Błyskawica i po raz pierwszy wyemitowana 8 sierpnia 1944 roku. Te piosenki powstańcze to pewnego rodzaju fenomen. Zagrzewały do walki mieszkańców stolicy, walczących, przelewających krew o wolność swoją i naszej ojczyzny, których dzisiaj wspominamy, oddajemy im cześć i pokłon. Jakby autorzy wiedzieli, że miesiąc później wydarzy się to, co wydarzyło się 75 lat temu. Jesteśmy w studiu plenerowym TVP Info, do którego zapraszamy dzisiaj gości, historyków, ale także tych, którzy żyją wciąż historią, która wydarzyła się w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku i działa się przez kolejnych 63 dni. 16 piętro, tak jak już zdążyliśmy zauważyć, budynku Prudential, który dziś jest siedzibą hotelu, ale w latach 30., kiedy on powstawał, był najwyższym budynkiem w Warszawie, był najwyższym budynkiem w Polsce, ba, był jednym z dwóch najwyższych budynków w Europie. Ale zanim powstał, najwyższym budynkiem w kraju i Europie był widoczny tuż za nami, na horyzoncie, słynny budynek. Już wiedzieli, że za kilkadziesiąt minut wybuchnie powstanie. O historii tego, co później działo się, na pewno nie mieli pojęcia, ale mieli w sercach jedno: wolność i niepodległość. I ogromną miłość do ojczyzny. O tej miłości dzisiaj jeszcze wielokrotnie mówić będziemy. Na razie z Państwem się żegnamy, mówiąc do zobaczenia. Witamy Państwa bardzo serdecznie z miejsca, które było ważne na mapie działań powstańców już pierwszego dnia, 1 sierpnia 1944 roku. Bardzo ważne miejsce, tak jak inne ważne miejsca na mapie Warszawy, które dzisiaj pokazujemy, między innymi budynek słynnej Pasty, zdobyty przez powstańców, podobnie jak próba zdobycia wielu innych ważnych obiektów na mapie stolicy, stolicy, która stanęła w ogniu artyleryjskim, w ogniu walk. Z jednej strony powstańcy warszawscy, z drugiej strony wojska hitlerowskiej Rzeszy. Symboliczny moment, symboliczna data, 1 sierpnia 1944 roku. Piotr Dmitrowicz, historyk, publicysta, razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. W miejscu, w którym się znajdujemy, już trwały działania na kilkadziesiąt minut przed godziną 17. Co się działo tutaj? No, chłopcy szykowali się już do zdobywania tego budynku. To był, przypomnijmy, najwyższy 16-piętrowy budynek, postawiony jeszcze przed wojną, więc on górował nad tą przedwojenną Warszawą. I to, że tuż po 17 nastąpił atak na Prudential i że udało się zdobyć ten budynek, mało tego, tutaj dziewczyny sanitariuszki uszyły bardzo szybko. Taki pomysł powstał, żeby uszyć flagę z jakichś materiałów, które znalazły. I ta biało-czerwona flaga, patrzę na te tutaj, które teraz powiewają i trochę mam ciary na plecach, no bo 75 lat temu, po 17, tutaj zawisła biało-czerwona flaga i to było niezwykle ważne dla całej Warszawy, bo ta flaga górowała. To budziło wściekłość Niemców. Ten budynek był przez kolejne kilkanaście dni ostrzeliwany aż do momentu zdobycia. Natomiast, no mówię, jest to pewien symbol. Czuć tutaj ducha, bo pewnie ci, którzy byli w innych miejscu, w tym momencie, w tym czasie jest naprawdę czymś niebywałym dla historyka, ale myślę, że dla każdego z nas. A jednocześnie w zasięgu wzroku inne miejsca pamięci, które dzisiaj tłumnie odwiedzane są i to przez najwyższe władze państwowe, i to przez przedstawicieli publicznych instytucji, kombatantów, harcerzy, mieszkańców tego miasta. Ja myślę, że Warszawa to jest tak specyficzne miasto, tak przeorane historią i dzisiaj, dzięki Bogu, możemy już w wielu miejscach upamiętniać te wydarzenia, bo tak nie zawsze było, o tym trzeba pamiętać. I tak, no patrzymy tam w oddali, widzę budynek Pasty, którego nie udało się zdobyć pierwszego dnia, ale który po 20 sierpnia został zdobyty przez batalion Kiliński. Też piękna historia, piękny widok z budynku Pasty również rozciąga się na Warszawę. I jak chodzimy po tym dumnym, niezwyciężonym mieście, to warto spojrzeć do góry, warto czytać te wszystkie tablice, niekiedy dramatyczne, bo pamiętajmy, że Niemcy dokonywali tutaj rzeczy strasznych w trakcie powstania, mówię chociażby o rzezi na Woli. Piotrze, każdego roku spotykamy się 1 sierpnia, rozmawiamy, wciąż jest ta przestrzeń na te dyskusje, na to, co wydarzyło się 1 sierpnia, wciąż odkrywamy tę nową historię, ale chciałbym zapytać Ciebie, co Twoim zdaniem, gdzie jest jeszcze takie miejsce, gdzie jest taka informacja, jakaś decyzja, coś, co jeszcze jest przed nami, historykami, którą
która pozwoli nam otworzyć drzwi do jeszcze dalszej dyskusji na temat powstania. Czego jeszcze nie wiemy? Myślę, że bardzo wielu rzeczy nie wiemy, dlatego że historia powstania przez całe lata PRL-owskie była mocno zaniedbywana. Odchodzili ludzie, odchodziła pamięć. Ja dzisiaj miałem honor rozmawiać w Radiu Wnet z panem Zygmuntem Walkiewiczem, który od lat 80. na podstawie starych zdjęć, starych taśm odbudowuje tę historię. Sprawdza, kto jest na tych zdjęciach. Słynna Pieta, chłopiec niesiony przez żołnierza. Co mówi Maria Rodziewiczówna? Jest taki fragment krótki, gdzie ona rusza tylko ustami i nie wiemy. On to odszyfrował. Wiemy już, co powiedziała. To są może drobne rzeczy, ale dla całego obrazu powstania niezwykle, niezwykle ważne. Na pewno od strony takiej historycznej jestem bardzo ciekawy, co kryją archiwa rosyjskie, no ale to jest pytanie takie trochę no, jak wołanie na puszczy, bo myślę, że póki co niewielkie są szanse. To jest gdzieś tam powoli odkrywane, ale myślę też, że właśnie historie poszczególnych ludzi, tych, którzy jeszcze żyją, ale tych, którzy też odeszli, bo historia powstania to jest historia tych setek tysięcy ludzi, drobnych historii, nie tylko żołnierzy, ale również ludności cywilnej, która przechodziła tutaj przecież przez dramatyczne historie. O tej historii dzisiaj wspominamy w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Historyk, publicysta Piotr Dmitrowicz zostaje z nami na dachu dawnego Prudensialu, ale przenosimy się już teraz do Michała Halewińskiego, do studia TVP Info. Witamy ponownie, z nami Piotr Dmitrowicz, historyk i publicysta, i wspominamy ten pierwszy dzień powstania tuż przed godziną W, symbolicznym momentem, w którym wszyscy Polacy zjednoczymy się po to, żeby oddać hołd powstańcom warszawskim. Symboliczny, magiczny, można powiedzieć, moment. Mieliśmy tych czasów, kiedy o powstańcach warszawskich możemy mówić głośno, otwarcie, prawdziwie i oddawać im hołd, tak jak dziś w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Piotr Dmitrowicz. I rzeczywiście warszawskie dzieci poszły w bój 20 minut po godzinie 17. Już 75 lat temu 20 minut walk trwało na ulicach całej Warszawy. Godzina W, godzina 17, to był symboliczny moment w tę 70. rocznicę wybuchu powstańczego zrywu, największego zrywu i zbrojnej akcji Armii Krajowej w okupowanej wówczas Europie. Warszawa zatrzymała się na moment, mieszkańcy stolicy przystanęli, samochody nieruchomo zatrzymały się na wszystkich ulicach. Syreny zawyły tak po to, żeby oddać hołd powstańcom warszawskim, których dzisiaj wspominamy i których wspomnień również wysłuchujemy w czasie tej rocznicy. Trzeba przyznać, że z tego miejsca, w którym się znajdujemy, było to bardzo wzruszające. Moment, który zapierał dech w piersiach, a łzy cisnęły się do oczu. Proszę Państwa, bo jesteśmy na ostatnim piętrze budynku Prudential, jednego z najwyższych budynków lat 30. w Polsce, także na świecie, budynku, który w pierwszych godzinach został zdobyte przez powstańców warszawskich, i na szczycie, podobnie jak i dzisiaj, zawisły wtedy biało-czerwone flagi szyte przez sanitariuszki, które pozwoliły tutaj dać nadzieję na to, co wydarzy się w najbliższych godzinach, a później w najbliższych dniach. Te biało-czerwone flagi, podobnie jak i wtedy, 75 lat temu, podwiewały nad Warszawą, by no, inni, którzy biorą udział w tych walkach, czerpali z tego miejsca nadzieję, siłę i wiarę, że można zwyciężyć z okupantem. Trwają dziś rocznicowe obchody. Nasze kamery są wszędzie tam, gdzie miejsca pamięci związane z powstańcami warszawskimi. Także przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie nasza reporterka Monika Woźniak, z którą się już teraz łączymy, by spytać, w jaki sposób, oprócz tych przenikliwych dźwięków syren, Warszawa uczciła pamięć powstańców warszawskich. Uroczystości rocznicowe, oczywiście także z udziałem najwyższych władz państwowych. Senat przyjął projekt uchwały w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w której senatorowie składają hołd wszystkim powstańcom. Harcerzom przyłączającym się do powstania, ochotnikom, żołnierzom, personelowi medycznemu. Tę uchwałę przeczytał senator Jan Żaren. Cała Polska oddaje cześć bohaterom. Przypominamy dziś powstańców warszawskich, którzy dokładnie 75 lat temu, 1 sierpnia, rozpoczęli
heroiczną, odważną walkę o wolną Warszawę. Dziś ich wspominamy na antenie TVP Info i na wszystkich antenach Telewizji Polskiej. Wtedy do dyspozycji wojsko rosyjskie stanęło na granicy, wojsko sowieckie, i ta pomoc się tutaj nie pojawiła, podobnie jak i pomoc aliancka. O tym dzisiaj rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, ale to także jest temat, przyczynek do dyskusji w innych naszych programach publicystycznych, którym na pewno dzisiaj będą poświęcone te na antenie TVP Info. Za chwilę program Bronisława Wilnsteina, program O co chodzi. My, kończąc tę część naszego spotkania z Państwem, chcielibyśmy tylko po tych doświadczeniach, tych rozmowach z naszymi gośćmi powiedzieć jedno, że bywają takie momenty w historii, w których zupełnie pozostajemy sami, bez żadnej pomocy, ale najważniejsze, że mamy siebie. Polacy dziś pamiętają, a otuchy wówczas w tych trudnych chwilach, trudnych dniach walki dodawała powstańcom muzyka. Zatem żegnamy się także muzyką warszawskie dzieci.